Cześć, hej, witajcie rodziska, to znowu Bartosz Kącki. Witam Was już w drugim odcinku mojej nowej serii LEGO Ninjago sezon 9 zwiastuny i pytania. Więc dzisiejszym pytaniem będzie: Kozu, co się z nim stało? Co się stało z Kozu po tej wersji z kamienną armią? Gdy nie wiadomo. Ostatnio Kozu chciał zabić Overlorda, jak Dared przejął nad nimi kontrolę dzięki magicznemu hełmowi. Przez ten magiczny hełm Garmadona. No i co się później z nim stało? To jest pytanie. Co się stało? Nie wiadomo, czy on umarł, czy gdzieś się ukrywa. Drugie pytanie. Nie wiadomo, czy w tym dziewiątym sezonie Garmadon znów stanie się człowiekiem, czy nie umrze. Nie wiadomo, czy go w ogóle pokona Sensei Wu. To jest pytanie, czy Garmadon znów się zrobi dobry, tak jak kiedyś? Nie wiadomo, czy w tym dziewiątym sezonie Sensei Wu znów stanie się taki jak kiedyś, czyli z taką długą brodą, z kapeluszkiem, który uwielbia pić herbatkę. Nie wiadomo, czy stanie się znów taki, no nie powiem, stary. To jest trzecie pytanie. Co się stało z Ultrasmokiem? Gdzie on teraz jest? To jest czwarte pytanie. Nie wiadomo, czy on się jeszcze w jakichś częściach Ninjago pojawi. Ciekawe. Czy Mistrz Chen powróci z Krainy Umarłych? Nie wiadomo. To jest piąte i ostatnie pytanie na dziś. Nie miałam dziś za dużo pytań, ale przynajmniej jak dla mnie jakieś ciekawe pytania były. Więc czy Mistrz Chen wróci jeszcze z Krainy Umarłych i będzie nadal zły, czy nie wróci? Nie wiadomo. Więc to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Więc piszcie komentarze, dawajcie lajki, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. W kolejnym, pewnie trzecim odcinku z serii Zwiastuny 9 sezonu pytania. LEGO Ninjago Zwiastuny 9 sezonu i pytania. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!